Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie 30 września, w czwartek, Słowem Bożym. I pierwszy fragment, który jest na dzisiaj przeznaczony, czytam z Księgi Psalmów, ze 130 psalmu, trzeci werset. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? I drugi fragment z drugiego listu Pawła do Koryntian, z 5 rozdziału, 19 werset. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dzisiejszy temat jest taki bardzo szczególny. Myślę sobie, że z jednej strony bardzo taki ważny, a z drugiej strony jednak trudny także. Dlatego, że dzisiaj Pan Bóg daje nam na serce tematykę przebaczenia. Zapewne kiedy popatrzylibyśmy się wokół siebie, na różne osoby, które są wokół nas, być może mielibyśmy taką świadomość, że nie jedna z nich zrobiła nam coś, za co powinna powiedzieć przepraszam. Ale z drugiej strony, gdybyśmy popatrzyli się na siebie samych, to również patrząc na miniony tydzień, być może miesiąc, albo jeszcze jakieś tam dalsze wydarzenia z przeszłości, bylibyśmy w stanie zauważyć coś, takie sytuacje, w których nie do końca spisaliśmy się tak, jak powinniśmy. I czasami tak to bywa w życiu, że z jednej strony my prosimy o przebaczenie, a z drugiej strony my także potrzebujemy przebaczenia. Czasami jesteśmy w gronie tych osób, które przychodzą do kogoś, aby powiedzieć przepraszam, a czasami to my jesteśmy kimś takim, kto potrzebuje wypowiedzieć słowo przepraszam względem drugiego człowieka. I myślę sobie, że wszyscy mamy świadomość tego, że kwestia przebaczenia nie jest łatwa. Dlatego, że czasami o przebaczeniu możemy wiele mówić. I to bardzo wiele. Bylibyśmy w stanie przytoczyć wiele pięknych biblijnych wersetów mówiących właśnie na temat przebaczenia. Ale z drugiej strony to jest kwestia nas samych. Na ile te wersety też sprawiają, że patrzymy w stronę tego, który faktycznie umie przebaczyć. Tego, który przebacza w sposób najbardziej wybitny. Dlatego, że kiedy popatrzymy się na siebie samych, to możemy widzieć wiele słabości, wiele wad, ale możemy mieć tę pewność, o której dzisiaj tutaj słyszeliśmy. Pewność mówiącą o tym, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Kiedy patrzymy się na Jezusa, to możemy mieć pewność, że właśnie On na tym świecie dokonał dzieła przebaczenia, bo na tym krzyżu dokonał największego dzieła, które mogło zostać dokonane, mianowicie siebie samego złożył w ofierze, żeby nam przebaczono. Żeby kiedy mówimy o różnego rodzaju naszych własnych upadkach, o naszych winach, to możemy mieć tę pewność, to przeświadczenie, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli z Nim żyjemy, jeżeli Jemu ufamy, to On wszystkie te rzeczy, wszystkie te złości, wszystkie nasze przewinienia, wszelkie nasze winy wziął na krzyż i nam przebaczył. Dlatego życzę nam dzisiaj tego, abyśmy szczerze przed sobą mogli powiedzieć, czy aby faktycznie jestem taką osobą, mającą pewność przebaczenia, mającą pewność tego, że z Bożych ran płynie dla nas przebaczenie, że z ran Jezusa wypływa dla nas zwycięstwo. I być może to także jest dobra okazja do tego, aby dzisiaj zadać sobie pytanie, komu ja powinienem bądź powinnam przebaczyć, w czyją stronę mogę się zwrócić, bo być może ktoś potrzebuje mojego przebaczenia. Być może ktoś potrzebuje tego, żebym to dzisiaj ja zrobił ten pierwszy krok. I miejmy taką świadomość, że w Jezusie mamy przebaczenie, a mając tę świadomość, możemy iść dalej, i także możemy innym ludziom przebaczać, dlatego że Bóg przebaczył nam daleko więcej niż to, co my możemy przebaczyć jakiemukolwiek człowiekowi. I życzę nam takiej odwagi właśnie. Dzisiaj, w kolejnym miesiącu, w kolejnych dniach, które są przed nami, odwagi do tego, aby przebaczać, dlatego że nam przebaczono. Amen. Życzę dobrego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do zobaczenia.